Cześć, cześć, witajcie drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w 12 już odcinku z serii Zagrajmy sobie w grę Control, grę produkcji studia Remedy, twórców takich tytułów doskonale wam znanych wcześniej jak Alan Wake i Quantum Break, dwa świetne tytuły, które notabene już wcześniej miałem zaszczyt, miałem okazję ogrywać, zaprezentować jednocześnie te dwa tytuły na kanale. Serie są oczywiście do zobaczenia, jeśli chcecie. A tymczasem nasza bohaterka Jessie tutaj w generalnej takiej opowieści na temat gry. W dzieciństwie wraz z bratem Dylanem byli świadkami, uczestnikami zjawiska paranormalnego przy pokazie slajdów. Dylan został tutaj zabrany do Federalnego Biura Kontroli i dopiero po 17 latach, jak się okazało, to biuro potrzebuje nowego dyrektora, ponieważ poprzednik już sobie nie radził. Popełnił też samobójstwo. No i okazało się, że Dylan mimo swoich talentów, skłonności, można powiedzieć, nadprzyrodzonych, nie jest w stanie pełnić funkcji dyrektora biura, no i została wezwana przez biuro właśnie Jessie. I w takich dosyć zaskakujących okolicznościach została mianowana, ogłoszona dyrektorką właśnie biura nową. No i tutaj wyjaśnia te zjawiska paranormalne, wszystko co spotkało ją i Dylana, no i przede wszystkim też walczy, tak jak widzicie, z sykiem, zjawiskiem, które opanowało tutaj. To biuro, Federalne Biuro Kontroli. No i staramy się rozwikłać tą tajemnicę i pokonać syk, aby biuro mogło funkcjonować właściwie i prowadzić dalej badania. Jesteśmy w miejscu, gdzie mamy znaleźć projektor, obiekt mocy. A tutaj to, co widzicie przed nami, to jest... przede wszystkim miniaturka w skali, model w skali miasteczka, w którym mieszkała właśnie Jessie i Dylan. Byli oni obserwowani już od dzieciństwa przez właśnie biuro. Ci kamikadze bardzo mało punkcików życia z siebie zostawiają. Ale całkiem się udało uzbierać niczego sobie z zapasy, żeby przywrócić nam zdrowie. Niestety na jednego się złapaliśmy. Tak, nasza bohaterka Jessie opanowała na ten moment kilka mocy nadprzyrodzonych, m.in. telekinezę, lewitację. Takie dwa, można powiedzieć, kluczowe atrybuty nadprzyrodzone. No a co jeszcze? Przede wszystkim telekinetyczną tarczę, którą też może miotać w przeciwników. No i daszowanie, takie przyspieszone. Także ma trochę tych mocy, które pozwalają jej tutaj walczyć z nietypowymi przeciwnikami adekwatnymi sposobami. No i oczywiście serwobroń, która ma na ten moment dwa wcielenia, to o tym wiecie. Nie będę też tak tutaj od podstaw może tłumaczył, bo będzie to może trochę wręcz upierdliwe. Kompleks... kompleks siedziby właśnie Federalnego Biura Kontroli jest olbrzymi. Jak widzicie, kolejne miejsce, które na swój sposób... trochę kontrastuje z tym,
co normalnie rozumiem jako siedziby biura, mianowicie wysypisko śmieci własne. Tutaj będziemy chyba mieli znów tych trudnych przeciwników. Ostatnio też walczyliśmy z potworem, który był straszny, z lodówki. Granat. Ktoś nam pyknął na twarz. Dobra. No nie wierzę, że on nas tak dostał tutaj, jak na talerzu. Ajajaj, ale najwidoczniej tak. Sami niech się powysadzają. Dobra, mamy go sam na sam już. Rośniemy w siłę, ale nadal Jesse niestety trafia na trudnych przeciwników. Dobra, porobiony. Za sprawą miotania w przeciwnika naszą zasłoną. Kto jeszcze chce tutaj stanąć do walki? Tam jest jeszcze ktoś. Ale on chodzi po kładce, tak? Nie, unosi się. No, twarda sztuka. Twardy kawał gnoja nam się szykuje. Jeszcze regeneruje mu się pole siłowe.
Robię uniki. Oj, to będzie kawał gnoja do pokonania. O, udało się. Kurde. Tylko słabo przędziemy ze zdrowiem. Ale żeby nie tracić tutaj naszych postępów, to proponuję nam zrobić manewr taktyczny. Może będzie to dla was dziwne, że tak postępuję, ale... Mam wrażenie, że się przeciwnicy nie odrodzą od początku. A naprawdę cienko przędziemy. Ej, znowu. Wcale nasz stan zdrowia się po tej walce nie poprawił. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dlatego chcę, żebyśmy, moi drodzy, wrócili tutaj. Bo to nam pozwoli zregenerować sobie zdrówko. Bez resetowania gry. Takie szybowanie telekinetyczne, lewitacja jest bardzo fajne. Bardzo przydatne. Tutaj to przesłuchanie Jessie. Lej. Wszystko jest rejestrowane. Z tego wniosek. Czyżby walka będzie od początku? Rower mamy w garści. Aha, fantastico. Trzeba być szybkim, żeby się nie dać trafić.
A, i na dwóch teraz będą walczyć z nami. Dobra. Udało się dziada porobić tego innego. No nie wierzę. Trafił. Trzeba bardzo się kontrolować w czasie walki z nim. Aha. No i teraz sobie żeśmy z nim powalczyli i tyle. Położył nas jak chciał. I trudno się w sumie dziwić, bo szczerze mówiąc ciężko będzie pokonać takiego przeciwnika. Dużo będzie czajenia się. Może być on w sumie najtrudniejszym bossem, jakiego spotkaliśmy do tej pory. Ze względu na to, że może bardzo mocno unikać naszych ataków, to A. B. To, że ma jeszcze pole siłowe, które dodatkowo chroni jego pasek zdrowia. Okej, nie pojawiają się przeciwnicy. To jest akurat fajne, bo raz za razem możemy sobie lewitować. Musi Jesse lądować co jakiś czas, co kilka chwil, ale możemy korzystać z... A co to jest to? Dokument. Ciekawa.
Myślę, że nie bez powodu tutaj jest to miejsce dodane. To jest chyba nasz klucz do sukcesu. Mam podleć bliżej grunku. Ach, dostał. Dobra. Dostaniesz w japę. Półpaska zdrowia ma zdrapane. O ty gnoju, zrobię unik. Dobra, yeah. Ale go porobiliśmy, czyli dało się. Było trudno, nie powiem, że nie. Ale się udało. Dokument podnieśliśmy sobie, znaczy Jessie podniosła. Ale czy to wszystko? Można było trochę eksperymentować tutaj tymi na przykład wózkami spawalniczymi rzucać. One dosyć mocno wybuchają. Było czym się bawić tutaj, ale daliśmy radę. Znaleźliśmy naszą ścieżkę do sukcesu. Dobra. Where are you? Bżdońks. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Otrzymujemy punkty zdolności twarz nieprzyjaciela trofeum. Mamy się udać do sektora badawczego, badanie wymiarów. No dobra. Ajajajajaj, zamułka trochę, dobra. Sektor badawczy, labirynt popielniczki? A my sobie przerzuciliśmy tak by the way w międzyczasie ciuchy. Nasza Jessie pomyka w dresiku.
szarym laboratoryjnym dresiku. O, tutaj coś się otwiera. Musimy zmienić obrotnicę z powrotem. Okej. Tu tylko tutaj z boku wyszliśmy na obrotnicę. Nieźle. Ale możemy sobie równie dobrze wrócić tam do punktu kontroli, czyli jednego z punktów, między którymi podróżujemy. Taka jest koncepcja moja. I przeniesiemy się do tego sektora badawczego. W dziale badań wymiarów. Robi się ciekawie. Jak to można podróżować, szczerze mówiąc? Kiedyś można sobie wszelkie nierówności terenu i różnice wysokości pokonać poprzez podlecenie telekinezą. Uderzenie w ziemię. Naciśnij R3 podczas lewitacji, aby uderzyć w ziemię, rażąc przeciwników w pobliżu. Okej. Okay. Plus 10% czasu do lewitacji. Siły osłony. Plus 75% obrażeń do wystrzelenia, od wystrzelenia. Zdolność zablokowana. Nie masz tylu punktów. Aha, bo to jest za 4 punkty. A tu mamy za 3. Dobra, moc rozwój kariery. No można to tak nazwać, no jako pani dyrektor federalnego biura kontroli Jessie Faden rozwija swoją karierę, ale trochę w mocno nietypowy sposób. Zapora przeciwogniowa i tutaj do centrum badań. W takim razie spróbujemy. Dobrze, i tutaj szukamy sobie, znamy ten obszar. Szukamy sobie. Labirynt papielniczki, jakkolwiek. O, są przeciwnicy. Zobaczcie. A my możemy... O, na pewno. No ładnie. No ładnie się zrobiło. Dobrze. Ależ ta gra jest wyborna. Naprawdę Studio Remedy zrobiło kawał, moim zdaniem, fajnej, klimatycznej roboty, biorąc na warsztat takie zjawiska paranormalne, elementy związane z mocami, z taką energią zgromadzoną w przedmiotach, gdzieś takie właśnie
klimaty mocno właśnie paranormalne. Czyżby minigana miał? A to ciekawe zjawisko. Morda. Aha, latający czopek jeden. No to witaj. Dobra, dajemy na czadu nawet. Zniknęło ta zasłona zniknęła. Gdyż ponieważ właśnie tutaj jest nasze laboratorium. Znaczy nie labirynt, przepraszam, popielniczki. Ty, zapora ogniowa. Aż tego pokroju musi być ta zapora ogniowa? Zobaczcie, jaka to jest gigantyczna przestrzeń. Dobra, wracamy na mostek. Nasz... jak ładnie, tak klasycznie. Dobra, punkt szybki. A śmieci to się wyrzuca. Na przykład na dół zapory ogniowej. Do przepaści, prawda? W przepaści. Wow. Co to było? Ej! Zablokowało nam się przejście. Aha. Fajnie. Labirynt popielniczki, te. Dosłownie. Aha, wyszliśmy sobie na sam początek. Pewnie będzie ten labirynt z nami sobie igrał, szczerze mówiąc. Tak obstawiam. Znów wyszliśmy na początek. I znów.
Ale to jest wnerwiające. Fajnie, że nawet to przejście w... Nie zamierzam się cofać do wyjścia głównego. Ciągle, no co to jest? Co to ma być? Co za bullshit? Widzicie? Nie zamknęło się wyjście. Więc jeżeli będę patrzył, miał na widoku swoją drogę powrotną, labirynt na mnie nie zamknie. Ciekawe, ciekawe. No? Ej. Dobrze jest. I będziemy poznawać tą właściwą drogę. A tak to labirynt będzie nas zwodził. No nie wierzę, co za ciul. I tak w kółeczko, Macieju. Aha, w ogóle, tak. Aha, sektor techniczny, biuro dozorcy. Mamy iść do tego, do dozorcy. Dobra, teraz się szczaiłem, że... Bez... Dozorca, kurde, jak wszystko wie. To jest mega tajemnicza postać. Szybkie przemieszczanie. Techniczne, tak? Biuro dozorcy. Biuro... Biuro dozorcy. Biuro dozorcy jest tu. W pobliżu. Dobra. Lecimy sobie, moi drodzy, z tym zagadnieniem. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, podgląd mapy sobie zróbmy i mamy iść teoretycznie gdzieś tutaj. W tą stronę. Aha. No, co za... Tak, zrozumiał w końcu? W drugim poziomie. Biuro, dozorcy. Dozorcy, biuro. Tutaj będzie. No tak, ona tutaj była. O, tu. Aha, obraz jest. Now
nautis poileft, sette sanno fannikki tähti. Majassista natatiki taki. Jakaś starożytna kultura. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Guess I'm about to find out. Sobie nuci w najlepsze. Jakiś rompompom nam nuci. Udany z niego jest gość. Oj! Nie spodziewałem się przeciwnika. Pom 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 pom. Ale do gościu ma melodię. Rom pom 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 rom pom pom. Okej, tu nie możemy. Co jest? Tutaj, tak? Wizja jest jego. Porom pom pom, pororom pom pom pom. I tak, kolejny mamy punkt. Pompy chłodzenia WSN, ale to... Dziwne. Łobudu. Łobu, łobudubu, łobudubu. Nie działa radyjko. Kręć się w kółeczko, kręć się w kółeczko. I mamy podążać za jego wizjami. Czy ta wizja nas tutaj zaprowadzi? No tak, do pomp chłodzenia. O kurde. To szybko się porobiło. Dobrze, moi drodzy, proponuję zakończmy sobie w tym miejscu nasz odcinek 12 z gry Control. Także serdecznie i pięknie dziękuję jak najbardziej za uwagę. Wspominam grzecznościowo, abyście subskrybowali kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Jeśli subskrybujecie, to wielka serdeczna piątka ode mnie dla was. Także cóż, komentujcie, lajkujcie, walcie śmiało. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej, cześć i pa.